jak się biegło? Masakrycznie ciężka trasa, ale warto było. Ale pokonałaś wielu panów. Czyli co, nie? Chłopaki nie mają formy? No najwyraźniej nie ćwiczą. Powiedz nam o wrażeniach. Najbardziej dziki bieg, jakikolwiek biegłem. Najtrudniejsza przeszkoda to która? Ewidentnie ten duży ruch i ten drugi staw. A najłatwiejsza? Prosta do mety. Gdybyś mógł cofnąć czas pobiegłbyś, byś jeszcze raz, czy nie? Tak. Do Warszawy, zatem zapewne na trasie też spędził. Panie dyrektorze, wygląda pan jakby pan uprawiał zapasy z aligatorami w bagnach Luizjany. Co się stało w ogóle? Były to zawody, były z aligatorami. Moi uczniowie je odganiali. Powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy nie czułem tak bardzo, że chcę siedzieć u siebie w gabinecie, wykonywać swoją pracę, zamiast biegać po tym torze. To jest po prostu katorga. Tor jest naprawdę ekstremalny. Nasi koledzy WSI-ści odkryli wszystkie karty uroków naszej szkoły. Powiem szczerze, że brudzenie w wodzie, która wciąga nas jak bagno, należy do ogromnie przyjemnych, kiedy już to skończymy. Jest tu mnóstwo odważnych ludzi, młodych dzisiaj z nami, a już o godzinie 17 bieg osób dorosłych. Ja dzisiaj trochę z handicapem, troszeczkę wcześniej, wiem, że moi koledzy w moim wieku, ciutkę starsi, o godzinie 17 mają dwie pętle. Ja robiłem jedną. Jeżeli oni przeżyją dwie pętle, ludzie, jesteście niesamowici. Życzę powodzenia na tym torze. Pewnie niektóre przeszkody sam pan wymyślał. Żałuje pan tych niektórych przeszkód? Tak, dzisiaj reflektuję, że stawianie sobie poprzeczki bardzo wysoko w momencie, kiedy na co dzień nie trenujemy sportu, jest troszeczkę może nie na miejscu, ale warto było dla naszych uczniów, warto było dla dobrej zabawy. Powiem szczerze, że nie przypominam sobie w moim życiu tak wesołego dnia dziecka, kiedy mógłbym się totalnie ubrudzić, uświnić i nikt za to nic nie może mi zrobić. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. I jak mocno pan pogonił tego kaczora? Kaczor mi niestety zwiał, bo przybiegłem na metę jako ostatni, ale uznajmy, że ja po prostu w pewien formalny sposób zabezpieczałem tą imprezę, żeby nikomu się nic nie stało. Gdybym był zawodnikiem, który chciałby wygrać, to pewnie pogoniłbym tu niejednego kaczora.